Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niemiec. Zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia, a w nich m.in. 61 kg marihuany przechwycone. W powiecie lubińskim wynajmował budynek gospodarczy, w którym przechowywał spore ilości narkotyków. Ranni w wypadku autobusu. Kierująca pojazdem marki Nissan najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu autobusowi. Ponad 61 kg marihuany i blisko 500 porcji handlowych amfetaminy. Do aresztu trafił mieszkaniec Legnicy. Środki odurzające ukrywał w jednej z miejscowości w powiecie lubińskim. 29-latek został zatrzymany przez policjantów z warszawskiego CBŚP i kryminalnych z Lubina. W powiecie lubińskim wynajmował budynek gospodarczy, w którym przechowywał spore ilości narkotyków. Podczas przeszukania ujawniono ponad 61 kg marihuany oraz blisko 500 porcji handlowych amfetaminy. Krzysztof Pawlik dodaje, że trwa dalsze śledztwo w sprawie, w toku którego nie wykluczono kolejnych zatrzymań. Podejrzany będzie czekał na wyrok w areszcie, gdzie decyzją sądu trafił na najbliższe 3 miesiące. 4 osoby trafiły do szpitala po tym, jak autobus komunikacji miejskiej zderzył się z osobówką w centrum Legnicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kobieta kierująca Nissanem wymusiła pierwszeństwo. Do wypadku doszło około godziny 9 na skrzyżowaniu ulic Pocztowej i Bramy Głogowskiej. Na miejsce wysłano kilka karetek pogotowia oraz zastępów straży pożarnej. Dostaliśmy zgłoszenie o wypadku autobusu z samochodem osobowym. Według zgłoszenia jedna osoba miała być uwięziona w pojeździe. Po przyjeździe na miejscu zdarzenia ustaliliśmy, że faktycznie doszło do tego zdarzenia. Jedna młoda kobieta była poszkodowaną, faktycznie bez możliwości poruszania się w autobusie. Łącznie poszkodowanych było 4. Ranne osoby trafiły do legnickiego szpitala. Mają ogólne potłuczenia. W chwili wypadku na skrzyżowaniu nie działała sygnalizacja świetlna. Kierująca pojazdem marki Nissan najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu autobusowi. Doprowadziła do zdarzenia drogowego. W wyniku tego wypadku 4 osoby zostały poszkodowane i zostały przetransportowane do szpitala specjalistycznego w Legnicy. Policjanci przebadali kierującą pojazdem marki Nissan, jak i również kierującego autobusem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Oboje byli trzeźwi. Policjanci dokładnie badają szczegóły i przyczyny tego wypadku. Autobusem podróżowało 25 osób, dlatego niewykluczone, że liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Mundurowi zatrzymali Głogowianina, który urządził kopalnię kryptowalut w stacji transformatorowej. Sprzęt zużywający ogromnej ilości energii elektrycznej był podłączony z pominięciem mierników. O kryptowalutach w przestrzeni publicznej mówi się coraz więcej. Niestety także w kontekście przestępstw. Kolejny ku temu powód dał mieszkaniec Głogowa, który działał rozważnie, ale w końcu wpadł. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Głogowie przy współpracy z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we Wrocławiu ustalili sprawcę nielegalnej kopalni kryptowalut. Mężczyzna w stacji transformatorowej podpiął urządzenia takie jak router i koparki bezpośrednio do transformatora, pomijając mierniki elektryczne. 48-latek posiadał odpowiednie kwalifikacje, co pozwoliło mu na profesjonalne podłączenie urządzeń bez wykrycia ubytków prądu i zakłóceń. 48-latek został zatrzymany, a teraz odpowie za swoje czyny przed sądem. Kara, jaka mu grozi za kradzież energii elektrycznej, to do 5 lat pozbawienia wolności. Do tej pory nie ustalono, ile wynosi wartość skradzionego prądu. Wiadomo, że mężczyzna będzie musiał za to zapłacić i to nie mniej niż 10 tysięcy złotych. Sprawdźmy, co czeka na Państwa w dalszej części wydarzeń. Drony opanują miasto. Nowe technologie to przyszłość. Chcemy, aby miasto Lubin było kolebką między innymi właśnie pomysłów dronowych. PKS stara się o koncesję. Umożliwimy sprzedaż tego gazu właśnie podmiotom trzecim. Drony coraz bardziej obecne w Lubinie. Mieszkańcy mieli już kilka okazji, aby przyjrzeć się ich działaniom oraz spróbować swoich sił w treningach na specjalnym torze. Wszystko to zapowiedź dużego miejskiego projektu. Mateusz Król.
Drony w ostatnim czasie opanowały Lubin. W inkubatorze przedsiębiorczości w piątek każdy chętny mógł spróbować swoich sił na kolorowym torze wyścigowym. Akurat my dzisiaj troszeczkę jesteśmy, jakby pokazujemy rozrywkową i sportową część tego przemysłu dronowego, nazwijmy to. Natomiast dzisiaj troszeczkę wcześniej też mieliśmy zajęcia z uczniami z zespołu szkół numer 1 tutaj z Lubina. No i tam było trochę więcej inżynierii, bo dostali rozłożonego drona, musieli go złożyć, żeby zacząć latać. Takie treningi to przygotowanie mieszkańców do 15 i 16 marca, kiedy to w Lubinie odbędą się profesjonalne zawody ścigania dronów. A to wszystko tylko dowód na to, że miasto idzie w kierunku budowy społeczności osób chcących rozwijać rynek dronów. Dzisiaj, jak Państwo wiecie, miało miejsce ostatnie szkolenie, które było prowadzone przez firmę zewnętrzną dla nauczycieli, a także uczniów zespołu szkół numer 1. No cóż, oni teraz sami będą mogli prowadzić zajęcia z uczniami. Wiem, że zainteresowanie jest naprawdę większe pewnie niż się spodziewaliśmy. Pan dyrektor Tomaszewski jest szczęśliwy z tego powodu. Po to właśnie otworzyliśmy kierunek robotyka. I mam nadzieję, że będzie łatwiej nam dzięki takim eventom jak ten dzisiejszy, a także planowana konferencja, po prostu zachęcać młodych ludzi do tego, żeby w tym kierunku edukacyjnie się rozwijali. Nowe technologie to przyszłość. Chcemy, aby miasto Lubin było kolebką między innymi właśnie pomysłów dronowych. Odbyły się warsztaty dla nauczycieli, dzisiaj się odbyły kolejne warsztaty. W połowie marca czekają nas dwudniowe warsztaty, konferencja dronowa połączona z hackathonem, czyli programowaniem, ale też z zawodami FPV na dronach, czyli First Person View. Mam nadzieję, że poprzez zabawę młodzież będzie zainteresowana tego, aby tym tematem, bo to temat nie jest prosty, programowanie, projektowanie to skomplikowane rzeczy, które wymagają jednak dużej wiedzy. Mam nadzieję, że ta zabawa ich przyciągnie do tego tematu. Wszystkie przedsięwzięcia dronowe, które do tej pory pojawiły się w Lubinie, stanowią tylko zalążek większego miejskiego projektu, którego szczegóły prezydent Lubina Robert Raczyński przedstawi w połowie marca. Gaz CNG będą mogli tankować odbiorcy z zewnątrz. Z wnioskiem o wydanie koncesji na obrót paliwami gazowymi wystąpił w styczniu PKS w Lubinie. Lubiński PKS liczy, że już w marcu otrzyma odpowiedź, czy koncesja została przyznana. Kiedy już ją otrzymamy, to umożliwimy sprzedaż tego gazu właśnie podmiotom trzecim. Ze względu na to, że do tankowania tym gazem potrzebne są specjalne uprawnienia, to nastawiamy się głównie na współpracę z klientem biznesowym. Stacja, która już stoi, była budowana głównie pod potrzeby PKS-u. Zwłaszcza, że ponad połowa taboru floty obsługującej powiatową komunikację jest napędzana właśnie gazem CNG. Będzie to bodziec do rozwoju floty gazowej w regionie, dodaje Krzysztof Ziółkowski. Aspekt ekologiczny, to paliwo generuje około 20% mniej 20% mniej dwutlenku węgla w stosunku do oleju napędowego. Poza tym jest taki aspekt zdrowotny, on niemal całkowicie eliminuje pyły zawieszone w stosunku do diesla, to są te cząstki, które powodują choroby płuc między innymi. No a poza tym, co również jest bardzo istotne dla przedsiębiorców, po prostu pozwala ograniczyć koszty eksploatacji floty, dlatego też są dostępne pojazdy dostawcze na przykład na to paliwo. Przypomnijmy, że w styczniu 2023 roku uroczyście otwarto przy lubińskim PKS-ie stację do tankowania gazu CNG. Zalanie kopalni byłoby ogromną stratą. Nie możemy do tego dopuścić, informuje Mirosław Kidoń, wiceprezes KGHM. Dlatego miedziowy gigant zapewnia, że radzi sobie z wodą, której poziom wzrastał od 2021 roku. Woda jest poważnym problemem od początku działania kopalni Polkowice-Sieroszowice. Przez ostatnich kilka lat KGHM zaobserwował, że poziom słonej wody spływającej do podziemi znacznie wzrasta. Wzmożony dopływ związany jest z rzeczami, które powiedzmy wydarzyły się w górotworze powyżej, w warstwach powyżej naszego obszaru wydobywczego. I w związku z tym no, zostało rozszczelnione coś tam w tym górotworze i zaczęło to przerastać. Poziom wody zaczął z tego powodu wzrastać także w zbiorniku Żelazny Most, dlatego miedziowy gigant wprowadził wiele nowych rozwiązań, aby obniżyć poziom wody oraz ograniczyć jej przepływ pod ziemią. Budujemy odpowiednie przepompownie, odwadniamy nasze kopalnie, zapewniamy
zapewniając bezpieczeństwo naszym pracownikom. Drodzy Państwo, zalanie kopalni jest ogromną stratą. Nie możemy do tego dopuścić. W kopalni wydobywa się ponad 40 ton rudy miedzi dziennie. KGHM przekonuje, że panuje nad nadmiarem wody, jej poziom już nie wzrasta. Nie stanowi to także zagrożenia dla pracowników spółki oraz mieszkańców regionu. Malowanie na torbach jeansowych, tworzenie biżuterii z miedzi, a także kwietników z makramy. Do tego wernisaż, muzyka na żywo i poczęstunek. Do spędzenia w taki sposób Dnia Kobiet zaprasza Centrum Działań Twórczych w Lubinie. Zapisy już się rozpoczęły. Z okazji Dnia Kobiet Centrum Działań Twórczych w Lubinie przygotowało mnóstwo kulturalnych i twórczych propozycji, by wyjątkowo spędzić ten dzień. I chociaż 8 marca świętują panie, Centrum Działań Twórczych do swojej siedziby zaprasza również panów. Odbędą się tu bowiem ciekawe warsztaty rękodzielnicze. W każdej z pracowni odbędzie się jeden warsztat, na który można się wcześniej zapisać i w nim uczestniczyć. I mamy tak, makramę. Mamy fantastyczne świeczniki z drutu, mamy biżuterię z miedzi i malowanie na torbach jeansowych. To właśnie Centrum Działań Twórczych w Lubinie otworzyło pierwszą pracownię biżuterii w regionie Zagłębia Miedziowego. Pracownia została otwarta w październiku. Jest to pierwsza pracownia w regionie biżuterii z miedzi. No, cieszy się dużą popularnością. Cały czas ludzie dzwonią i chcą dołączyć, więc tak mówię, że w sierpniu będą zapisy na nowy sezon artystyczny. Pracownia, jak jej uczestnicy, cały czas się rozwija. I ze względu na to postanowiliśmy zrobić dodatkowe takie jednorazowe warsztaty, żeby każdy mógł sobie też spróbować. Artystyczne warsztaty to jednak nie wszystko, co z okazji Dnia Kobiet przygotowało CDT dla pań. Mamy też wspaniały wernisaż fantastycznej artystki Katarzyny Kudełki, która operuje bardzo pięknymi plamami. Jest to takie malarstwo na pograniczu poszukiwania koloru, ale też takich form płaskich. Serdecznie zapraszamy, naprawdę warto zobaczyć ten wernisaż o godzinie 19 na przednim, jak zawsze, troszeczkę muzycznej rozrywki. Wystąpi młoda artystka, 20-letnia, pod pseudonimem Villas. Zapisy na warsztaty już się rozpoczęły. Warto się pośpieszyć, bo miejsca rozchodzą się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Na zajęcia obowiązuje symboliczna opłata w kwocie 20 zł. 14 zespołów młodzieżowych drużyn pożarowych rywalizowało o tytuł tej najlepszej, która będzie reprezentowała powiat na wyższym szczeblu. Organizatorzy zawodów odbiegli nieco od dotychczasowej formuły i zawody odbyły się w hali sportowej. W zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych wzięło udział 14 ekip z terenu powiatu jaworskiego. Organizatorzy podkreślają, że poza samą sportową rywalizacją najważniejsza jest dobra zabawa i integracja. Są to drużyny takie, które dzieci, żeby wolny czas w zimową porą spędziły tutaj na naszych halach sportowych, bo są jeszcze zawody MDP z typem regulaminowym, tam bierze udział 9 osób, ale to są na boiskach, na murawie. A tu mamy na halach, to taki udział bierze 5 zawodników lub 5 zawodniczek, 4 udział, ale 5 może wziąć i ten piąty najlepszym czasem kwalifikuje się tą czwórkę. Tym razem młodzież rywalizowała w hali sportowej, co na Dolnym Śląsku jest swego rodzaju nowością. Dzięki temu zawody mogły się rozegrać bez względu na pogodę. Chcę powiedzieć, że to jest nowa formuła tych zawodów halowych. Dotychczas tego nie było. My, tworząc w zarządzie głównym taki regulamin zawodów halowych, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż taki mocny i pozytywny odzew tego wszystkiego, że tutaj będzie się działo. I tak naprawdę mało tego, że to pierwszy raz, to są pierwsze albo drugie zawody w naszym województwie tego typu, gdzie ta choroba wieku dziecięcego, czyli popełnianie błędów i zostawiamy sobie na to przestrzeń, żeby wyciągać wnioski i szkolić dalej, a te drużyny są doskonale przygotowane, tak jakby startowały któryś z rok z rzędu. Zawody młodzieżowej drużyny pożarniczej są ważnym ogniwem w jednostkach ochotniczych straży pożarnych. To dobra forma doskonalenia umiejętności. Mogą być one również pierwszym krokiem do strażackiej zawodowej kariery. Swoje pierwsze kroki stawiałem w OSP Mierczyce i tam również zdarzało mi się brać udział w takich zawodach. No, wspaniała przygoda dla takiego małego człowieka. Pierwszy krok do kariery. Jak widać, to zaprocentowało tak w przyszłości. No, jestem tu, gdzie jestem. Powiat jaworski w zawodach dolnośląskich reprezentować będzie drużyna dziewczynek MDP Sady Dolne i chłopców MDP Mściwojów. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.